Hamburg. Jesteśmy przy młynie, gdzie mieszkał Hermann Cohen. Nie wiem, czy to jest ten budynek, gdzie on mieszkał. Być może. Teraz trudno dojść, bo wszystko jest zablokowane. Hermann Cohen, nasz przyjaciel, odezwał się do mnie, kiedy byłam w Paderborn. Była beatyfikacja 108 męczenników. To był dom Cohenów przy młynie. Jeszcze tutaj jest kamień młyński. I stara lampa. Być może pamiętała jego. Hermann Cohen, Augustyn Maria, Najświętszego Sakramentu. Widzi nas teraz z nieba. Gdzie odszedł 20 stycznia 1871 roku, a czy nie wcześniej objawiła się we Francji Matka Boska Nadziei. Matka Boska, której czci założył pustelnię Matki Boskiej Nadziei przy Lourdes, zanim było objawienie w Lourdes. Hermanie Cohen, Augustynie Marii, Najświętszego Sakramentu, które odnowiłeś karmel we Francji, w Anglii i w Polsce. Zawdzięczamy Ci karmel w Wadowicach, który założył święty Józef Polinowski, rówieśnik polskiego papieża Piusia X. Widzisz wszystko z nieba. Stawiaj się ze mną. Jezu, ufam Tobie.